Śląskim, od narodzin, czyli budujemy potencjał, jeśli chodzi o właśnie te noworodki, te porody i przez kolejne oddziały naszego szpitala. Mam nadzieję, że w przyszłości pokażemy, że faktycznie ten czas pandemii, pomimo wielu trudności i wielu niedogodności dla naszych mieszkańców, jako szpital został dobrze wykorzystany. Jeszcze raz podkreślę, ponad 53 miliony tylko w tym okresie dwuletnim inwestycje. Już zostało dzisiaj wiele powiedziane na temat karetek. Akurat szefowa pani Skowronek, 11 w tej kadencji nowych, 4 praktycznie całkowicie teraz nowe, więc sporo się tutaj dzieje pod kątem inwestycyjnym, ale i kadrowym, za co jestem bardzo po prostu wdzięczny. Oczywiście problemów przed nami również wiele, ale po to jesteśmy, po to jest kadra, świetna kadra medyczna, administracyjna, żeby budować właśnie ten potencjał, o który nam chodzi. Czyli pan starosta chce, żeby ten młody raciborzanin, czy mieszkaniec ziemi raciborskiej zakochał się w szpitalu, zanim nawet jeszcze przyjdzie na świat? Czyli no, cel jest taki, to co powiedziałem, myśmy przed pandemią, kiedy zostaliśmy przekształceni w szpital covidowy, wykonywali ponad 1000 porodów. Dzisiaj kadra medyczna mówi, że jesteśmy gotowi na dużo więcej. Musimy tylko znowu zbudować przede wszystkim zaufanie, zachęcić do skorzystania z tego naszego szpitala, ale przede wszystkim zbudować zaufanie, jeśli chodzi o poczucie bezpieczeństwa, że można tutaj w sposób fachowy otrzymać tą pomoc, która jest potrzebna no w tych oczywiście pierwszych chwilach życia tego naszego dzieciątka. Bardzo Wam dziękuję.